Otwórzmy Księgę Rodzaju, rozdział 22. Może do 12 wersetu. Po tych wydarzeniach Bóg wystawił Abrahama na próbę. Rzekł do niego: Abrahamie, a gdy on odpowiedział: oto jestem, powiedział: weź twego syna jedynego, którego miłujesz, Izaaka, idź do kraju Moria i tam złóż go w ofierze na jednym z pagórków, jaki ci wskażę. Nazajutrz rano Abraham osiodłał swego osła, zabrał z sobą dwóch swych ludzi i syna Izaaka, narąbał drzewa do spalenia ofiary i ruszył w drogę do miejscowości, w której mu Bóg powiedział. Na trzeci dzień Abraham, spojrzawszy, dostrzegł z daleka ową miejscowość. I wtedy rzekł do swych sług: zostańcie tu z osłem, ja zaś i chłopiec pójdziemy tam, aby oddać pokłon Bogu, a potem wrócimy do was. Abraham, zabrawszy drwa do spalenia ofiary, włożył je na syna swego Izaaka, wziął do ręki ogień i nóż, po czym obaj się oddalili. Izaak odezwał się do swego ojca Abrahama: ojcze mój. A gdy ten rzekł: oto jestem, synu mój, zapytał: oto ogień i drwa, a gdzie jest jagnię na całopalenie? Abraham odpowiedział: Bóg upatrzy sobie jagnię na całopalenie, synu mój. I szli obydwaj dalej. A gdy przyszli na to miejsce, które Bóg wskazał, Abraham zbudował tam ołtarz, ułożył na nim drwa i związawszy syna swego Izaaka, położył go na tych drwach na ołtarzu. Potem Abraham sięgnął ręką po nóż, aby zabić swego syna. Ale wtedy anioł pański zawołał na niego z nieba i rzekł: Abrahamie, Abrahamie, a on rzekł: oto jestem. Anioł powiedział mu: nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic złego. Teraz poznałem, że boisz się Boga, bo nie odmówiłeś mi nawet twego jedynego syna. Oto Słowo Boże. Jesteśmy w cyklu Skandal Miłosierdzia, bo miłosierdzie zawsze bulwersuje. Dziś zaczynamy od Abrahama. Pan Bóg mówi mu: idź do kraju Moria. Dosłownie moglibyśmy oddać tam słowo: idź do siebie. Nieraz słyszeliśmy, rozważaliśmy to słowo, tak? Izaak, Abraham. Jaki tu temat mógłby być? Próba. Próba wierności, tak? Tej próby nie potrzebował Bóg, ale ją potrzebował Abraham. Ale ta próba jest szczególna. Bóg mu mówi: Abrahamowi, złóż tego syna w ofierze. To jest dramatyczna sytuacja. Co byś zrobił, zrobiła na jego miejscu, Abrahama? W ogóle, że syn. Ale jest jeszcze jeden aspekt, że to jest syn obietnicy. Abraham przez całe życie cierpiał, że nie ma syna, że z jego śmiercią się kończy wszystko i kiedy Bóg mu go objawił, on już jest stary, to już jest w ogóle cud, że ma tego syna i nagle Bóg mu mówi: złóż go w ofierze. Tylko że Bóg przez anioła mówi: Abrahamie, Abrahamie, nie czyń tego. Poznałem twoje serce, zobaczyłem, jaki jesteś. Syn obietnicy oddany, ale nie zabrany. Bóg nie zabrał Abrahamowi Izaaka, ale Abraham miał oddać Izaaka. To nie jest to samo. Niewątpliwie pierwsza nauka, która jest prosta i to jest też w naszej interpretacji bardzo często, że to jest bojaźń Boża, to jest wierność też Panu Bogu. Czym jest bojaźń Boża?
to jest właściwe rozumienie swojego miejsca w stosunku do Boga. Jeden z rabinów, rabin Londynu, Jonathan Sack, bardzo daje ciekawą interpretację tego tekstu. Warto sięgać też, żeby zrozumieć Biblię, do komentarzy żydowskich. Oni tak czują klimat. Otóż tenże rabin zwraca uwagę, że Abraham musiał tego syna traktować tak, jak traktowano synów w ówczesnym świecie. To znaczy traktował jako własność. Wielu tu jest rodziców, ale czy dziecko jest twoją własnością? No, w dzisiejszym świecie tak powiedzieć to od razu prawa człowieka, tak? No i słusznie, dziecko nie jest własnością, tak? Jesteś rodzicem, jeśli jesteś tego dziecka, tak? Ale nie jest twoją własnością. Co Bóg chce powiedzieć przez tą sytuację? Że Bóg mówi, iż Izaak należy do Niego. Być może Abraham traktował, że ma tego syna, bo on coś zrobił, bo on jest wierny. Mógł zapomnieć o tym, że to jest syn obietnicy, że Bóg za tym stoi. Dla nas ta historia jest okrutna. Ale dla wielu Żydów jest tekstem o miłosierdziu. Dlatego, że Abraham i Izaak są wyzwoleni. Wyzwoleni w swojej relacji wzajemnej. Są wyzwoleni do tego, żeby właściwe relacje budować. Są wyzwoleni do tego, by właściwie Panu Bogu chwałę oddawać. To nie jest przeciwko życiu, to nie jest przeciwko tym, a zwłaszcza Abrahamowi. Nie, Bóg przez tą sytuację, jak mówi ta interpretacja żydowska, wyzwala, że prawdziwie Abraham jest ojcem i daje wolność synowi, ale też ten syn jest prawdziwie synem i jest wolny w stosunku do swojego ojca. Żydzi na pamiątkę ofiary Abrahama, kiedy zaczynają świętować Nowy Rok, ogłaszają baranim rogiem, że czas na pokutę. Że odeszliśmy od Boga przez grzechy, przez niewierność, że czas zrobić zmianę, nawrócić się, ale jednocześnie jest to wzywanie Boga, żeby Bóg został poruszony. Jest też jedna tradycja żydowska dotycząca właśnie tego tekstu. Otóż ona mówi, że Abraham w tym momencie mógł mieć około 130 lat, więc Izaak był dojrzałym mężczyzną. No i rodzi się pytanie, jak to jest, że starzec, byśmy powiedzieli prawie, że nad grobem, da radę związać dorosłego mężczyznę. To jest nielogiczne. I ta opowieść żydowska mówi, ale Izaak chciał. To Izaak chciał. To Izaak postanowił się ofiarować. To Izaak nie stawiał oporu. A przez interwencję anioła Bóg mówi Żydom, że nie wolno zabijać ludzi. Izaak jest jako ofiara. Ten tekst jednocześnie mówi właśnie w tej mentalności Żydów czytany, że nie możesz ofiarować nikogo Bogu poza sobą.
Kiedy sięgniemy do Nowego Testamentu, to zupełnie inaczej widzimy ten tekst. Pan Jezus mówi o sobie, to jest w Ewangelii świętego Jana, 10 rozdział, werset 17. Dlatego miłuje mnie Ojciec, bo ja życie moje oddaję, by znów je odzyskać. I 18 werset. Nikt mi go nie zabiera, lecz ja sam z siebie je oddaję. A jednocześnie święty Jan w swoim pierwszym liście, to jest rozdział 4, werset 10, napisał: w tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał swego Syna jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. Komentując ten tekst, arcybiskup Grzegorz Ryś mówi: Bóg przyjął tą sytuację z Abrahamem i ocalił syna Izaaka, syna Abrahama. Ale nie ocalił własnego syna. Bóg jest wierny przymierzu. Bóg, byśmy powiedzieli, wymaga więcej od siebie niż od nas. Nie możemy złożyć ofiary. Ofiara jest złożona na krzyżu. Ta ofiara jest uobecniana w Eucharystii. My włączamy się naszą ofiarą, naszą modlitwą, ofiarowaniem cierpienia w tą ofiarę. Ale bez ofiary Chrystusa nie ma ofiary. To jest doskonała ofiara. To jest pełna ofiara. My mamy w niej udział przez wiarę. Ale to Jezus jest ofiarą za nasze grzechy. I kiedy patrzymy więc na krzyż, to patrzymy na wierność Boga. I to jest źródło miłosierdzia. Bóg jest wierny w miłości. Bóg jest wierny Tobie. Bóg jest wierny Tobie dzisiaj. I chciałbym, żebyśmy za chwilę odpowiedzieli na to słowo. Masz swojego Izaaka. To jest coś lub ktoś, lub grupa ludzi, obojętne. Czy to dotyczy ciebie osobiście, twojego małżeństwa, twojej pracy, sąsiedztwa, wspólnoty, kościoła, obojętnie. Tak? Coś, co jest dla ciebie ważne. Czy potrafisz to oddać, ale Bóg nie zabierze. Ale jakiekolwiek nasze oddawanie, ofiarowywanie ma sens wtedy, kiedy patrzymy na Jezusa, który jest wierny w miłości. To ma sens, kiedy patrzymy na Jezusa, na ukrzyżowanego, który zmartwychwstał. I wtedy doświadczamy miłosierdzia. Niech to się stanie w naszym życiu.